Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. 44 odcinek 100 pytań do Kopyra, a imię jego, krew jego wielkie bohatery, a imię jego będzie 44. Jedziemy z koksem. Pytania z grubsza przeselekcjonowałem, ale może coś być takiego, że będę, będę jeszcze pomijał. Będą też pytania zadawane pod filmem na YouTubie, ale tylko ostatnim, 43. W ogóle te pytania są tylko z odcinku 43. Dziki Zwierz pyta. Tomasz, na pewno pamiętasz smoczą serię z browaru Fortuna. Piwa te były swego czasu sprzedawane w sieci sklepów Piotr i Paweł, jednak już bardzo dawno ich nie widziałem. Znasz może przyczyny zejścia tego produktu z rynku? Otóż, jak pojawił się nowy właściciel, czy nowa spółka w browarze Fortuna, to oni stwierdzili, że te smoki się za słabo sprzedają, za słaba to jest koncepcja, jakaś taka infantylna, i je po prostu ubili. Oczywiście, jakiś sentyment tam do smoków był, aczkolwiek. Trochę one się kojarzyły infantylnie, niepoważnie. Po drugie, one nie za bardzo akcentowały styl, w jakim to piwo było uważane. Więc można powiedzieć, że zastępcą dla smoków, a przynajmniej dla dwóch, dla złotego i srebrnego, jest po prostu Miłosław. Miłosław Pilsner i chyba Miłosław Marcowe, chyba też takie jest. Rudy, Tomku, da radę uważać American Wheat z gotowych ekstraktów, oczywiście niechmielonych, dostępnych w sklepach dla piwowarów domowych? No myślę, że chyba tak. To znaczy, bierzesz zestaw taki jak na Weizena, zmieniasz drożdże z Weizenowych na drożdże US05 względnie S04. No i dodajesz chmiel amerykański na goryczkę i na aromat, a szczególnie na zimno, i powinien wyjść American Wheat. Człapik zadał 16 pytań. No ale że one są w miarę jeszcze jakieś takie ciekawe, no to myślę, że może na wszystkie postaram się odpowiedzieć. Jeden. Jak twój angielski się zmienił po Denver tripie, albo jak się zmieniał w trakcie? Przygotowywałeś się, czy znasz zagraniczne fora? Nie przygotowywałem się. W ogóle trochę jest taki problem, że mógłbym troszkę to podszkolić bardziej, jakbym siadł, ale jakoś tak nie ten. Znaczy, z komunikacją generalnie nie miałem problemów w Denver. W ogóle czułem się jak u siebie, bo wszyscy mówili takim angielskim zrozumiałym. Nie tak jak na przykład w Szkocji. No i czy się zmieniał? No, znaczy zaobserwowałem, znaczy potwierdziłem już sobie pewną zasadę, że w odróżnieniu od niektórych ludzi, którzy mają taką zasadę, że jak wypiją, to lepiej im się mówi po angielsku, to mi się mówi gorzej. Widocznie ci, co, którym się mówi lepiej, to najprawdopodobniej są tacy, którzy dobrze umieją mówić po angielsku, ale mają zahamowania, bo myślą, że źle mówią. Więc jak się napiją, to sobie mogą pogadać. Natomiast ja nie mam zahamowań. Mówię tak, jak mówię, ale nie mam problemu jakby z mówieniem. Natomiast no, mam problem, że jak już zaczynam obniżać swoją percepcję w mózgu poprzez alkohol dostarczony do mózgu, to niestety, ale mam problemy z znalezieniem jakiegoś słowa i tak dalej. Dwa. Czy zdarzają się nasiona w szyszkach chmielowych sprzedawanych w sklepach piwowarskich? Generalnie, ogólnie na plantacjach unika się tego, ale czasem się zdarzają. Więc skoro się zdarzają na plantacjach, to mogą się zdarzyć i w sklepach piwowarskich, ale jest to raczej rzadkie. 3. Jak bardzo istotne jest utrzymanie temperatury fermentacji piwa, czy wahania 2-4 stopnie znacząco wpłyną na produkt końcowy? Powiem tak, 2 może nie, ale 4 na pewno. Więc wszystko zależy od skali. 4. Jak się liczy wydajność? Od brzeczki przed gotowaniem, po wysładzaniu, po chmieleniu, czy gotowego piwa po rozlewie? Tak, jakie przyjmujesz wytyczne, tak? Czyli jeden licząc lak, liczą smak, ale wydaje mi się, że schłodzonej brzeczki raczej się liczy. Schłodzoną brzeczkę się bierze i ekstrakt tej schłodzonej brzeczki. Ale ja generalnie nie przepadam za liczeniem wydajności, tego właściwie chyba nigdy nie robię. 5. Czy masz dobre stosunki z Wojtkiem Frączykiem podczas ważenia piwa? Gania ciebie do roboty? No, na tym polega jakby idea, że przyjeżdżam tam popracować, więc idea jest taka, że w tym czasie Wojtek może na przykład więcej czasu spędzić w kuchni albo czymś innym się zająć, więc tak. 6. Czy piwo wysyłane na konkurs piw domowych w ekstrakcie plus minus pół, plus minus 1 Belgię, co do wartości widełek danego stylu, dyskwalifikuje piwo? Powiem tak, generalnie raczej się nie przeprowadza takich testów.
Na pewno, wydaje mi się, że pół Balinga nie jest problemem. Nie jest problemem i bez sensem byłoby zdyskwalifikowanie kogoś za pół Balinga, dlatego że częstokroć ta dokładność pomiarów w domu jest około jednego Balinga, więc za pół Balinga myślę, że na pewno bym nie zdyskwalifikował piwa. Za jeden Balik to zależy jeszcze od tych widełek, tak? Jeżeli to jest 20, no to też trzeba traktować ten jeden Balik jako 5%. Natomiast jeżeli to jest 10, no to 10 a 11 to jest duża różnica. Dobra. 7. Jak wpływa podróż piwa, bełtanie, na degustację podczas konkursu? Chodzi mi o mętność produktu. Czy za to się odejmuje punkty, jak zaradzić? Zaradzić się da o tyle, że trzeba wysłać wcześniej piwo. Zwykle też konkursy wymagają, czy regulaminy konkursów wymagają, żeby przysłać piwo kilka dni przed sędziowaniem, a to oznacza, że ono się zdąży ustać. Dlatego, że piwo, jeżeli jest sklarowane, nawet jak je zabełtasz, to ono dosyć szybko się znowu sklaruje. Piwo, które jest zabełtane, znaczy piwo, które jest niesklarowane, no to ono się szybko nie sklaruje. Czy się za to odejmuje punkty? Tak, ale niewiele. To znaczy, jeżeli za barwę się przyznaje 3 punkty, no i piwo będzie bardzo wyraźnie mętne, a nie jest to Weizen ani Witbier, no to można oczekiwać, że dostanie 2 punkty. Także jeden punkcik za klarowność, nie ma się sobie czym głowy zawracać. 8. Czy stosuje się mąkę do ważenia? Chodzi mi o piwowarstwo domowe. Chciałbym dodać na przykład pół kilo, 1 kilo mąki zwykłej. Jaki to da efekt? Potrzebne klejkowanie, słód diastatyczny. Warto się bawić w takie eksperymenty. No, do Witbiera wiem, że niektórzy dawali mąkę. Jakie to ma wady? Wady ma takie, że taki pył z tej mąki może nam zrobić na powierzchni muta taką zbitą, po prostu prawie że betonową warstwę, która strasznie nam może utrudnić filtrację. Więc o tyle tego się nie poleca. Dobrze by było sklejkować taką mąkę. Lećmy dalej. Większość moich piw schodzi do Belgii końcowego 3-5, Belgie początkowe 12+, i piwa nie są przegazowane, nawet przy zacieraniu nalenia schodzi do 3-4. Co zrobić, by piwa były bardziej odfermentowane? Dodać cukier do gotowania? Ile procent? Coś czuję tutaj z tego, jak to pytanie jest zadane, że trochę nie kumasz bazy. Dlaczego? To nie ma znaczenia, czy ty zacierasz nalenia, czy ty nie zacierasz nalenia. Nalenia to jest po prostu zacieranie infuzyjne jednotemperaturowe. Natomiast kwestią jest to, w jakiej temperaturze ty zacierasz na tego lenia. Jeżeli ty zacierasz w 68 stopniach, no to wiadomo, że będziesz miał piwo słodkie. Jeżeli będziesz zaczynał w 62 przez godzinę, będziesz miał piwo wytrawne. Przy 12 nie ma potrzeby dodawania cukru, żeby zwiększyć wytrawność piwa, więc na pewno kwestia zacierania. Zmień przynajmniej pierwszą przerwę pół godziny, zrób w 62, piwo będzie znacznie bardziej wytrawne. Dobra, lećmy dalej. 10. I ilu sędziów ocenia jedno piwo na KPD? Czy wszyscy opisują w metryczkach? Tak, zwykle jedno piwo ocenia 4, czasem 5, czasem 3, ale raczej zwykle 4 sędziów i każdy wypełnia swoją metryczkę, każdy daje punkty, potem te punkty się sumuje i to daje nam wynik. 11. Był aldehyd i go nie ma. Zniknął po zabutelkowaniu, ja go nie wyczułem, czy tylko zredukował się do niskiej wartości lager. Dlatego właśnie mówię, że aldehyd octowy jest to smak młodego piwa, czyli z czasem drożdże go zredukują, więc jak najbardziej wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza. Aldehyd octowy został zredukowany. Tutaj jeszcze jedno słowo o aldehydzie octowym. Powiedziałem w poprzednim odcinku 100 pytań, że jest to aromat zielonego jabłka. Zaczęły się pytania, czy to jest Golden Delicious, czy to jest papierówka, czy... Nie, nie, nie. To jest zielone, niedojrzałe jabłko. Takie, które dopiero po prostu, nie wiem, od kilku dni jest uformowany owoc. To jest takie zielone na maksa, niejadalne totalnie. Rozumiecie, o co chodzi? Zielone, po prostu niejadalne jabłko. Nie Golden Delicious, nie żaden tam Szara Reneta, czy nie wiem jakie inne. To jest jabłko niedojrzałe, totalnie niedojrzałe. Dwanaście. Lepiej by piwo było przegazowane czy niedogazowane? Pomijam granaty. Moim zdaniem lepiej, żeby było niedogazowane. 13. Jak redukują diacetyl browary rzemieślnicze domowe po zabutelkowaniu? No, w domowym się może zredukować, bo są w butelce żywe drożdże, tak?
Więc one mogą w tym czasie zjeść. W browarze rzemieślniczym teoretycznie też są takie, taka teoretyczna możliwość, jeżeli piwo jest niefiltrowane, niepasteryzowane i będzie zabutelkowane z diacetylem, to jeżeli będzie na przykład przez 2-3 tygodnie w temperaturze pokojowej, jest szansa, że drożdże ten diacetyl zredukują. Ale zasada jest taka, że diacetyl się redukuje wcześniej, przed zabutelkowaniem. 14. Jak słodzić piwo, by nie było zmętnienia na zimno? Chłodzić gorącą brzeczkę najpierw, a później przelać do fermentora, a jak chcę pominąć chłodzenie i pozostawić piwo na noc, by temperatura zmalała do poziomu stania drożdży, co zastosować? Czy ten proces można przeskoczyć, czy mech dodawany do kotła to dobre rozwiązanie? Mieszasz dwie różne rzeczy. Zmętnienie na zimno to jest coś, co powstaje w gotowym piwie, jeżeli jest w nim za dużo białek. Czyli mamy piwo, ono jest sobie klarowne, wkładamy je do lodówki, robi się zmętnienie. Żeby tego uniknąć, należy zrobić przerwę białkową, generalnie pozbyć się większości białek. Jednym ze sposobów jest właśnie dodanie mchu irlandzkiego, przerwa białkowa i tak dalej. To, o czym ty mówisz, to jest, to są osady gorące, osady zimne. Osady gorące, no to wiadomo, podczas gotowania, osady zimne dopiero po schłodzeniu. Nie ma moim zdaniem znaczenia tempo chłodzenia dla powstania osadów, natomiast ma znaczenie dla EDMS-u, więc zaleca się szybkie. 15. Jak wrażenia z Glastonbury Micro? Kto się pierwszy odezwał, co zaciekawiło, jakieś nowinki? No o Glastonbury Micro było sporo materiału, jeszcze będą, znaczy będzie wywiad z właścicielem po angielsku, więc myślę, że no wszystko już zostało powiedziane. 16. Jak już ważyć, to co ważyć w lecie podczas sezonu, żeby niwelować ryzyko infekcji? No to ja proponuję sezon. Po pierwsze, lubi wysokie temperatury, więc jak ucieknie temperatura do 26, to nie będzie tragedii. Będzie po prostu bardziej estrowy. Po drugie, zdarzają się takie sezony, które są takie mocno zdziczałe. Końska derka, nawet ocet. Więc jak się zepsuje, to powiesz, że tak miało być. Nuski pyta. Pytanie dotyczy piwa wysyłanego na konkursy, więc pan jako sędzia odpowie na nie najlepiej. Jeśli zgłaszam się piwo do kategorii na przykład Bohemian Pilster, ale chmieliłem niestylowo, na przykład nowozelandzkie chmiele, to czy takie piwo ma szansę na wysokie miejsce w konkursie? Czy liczą się jedynie czyste stylowo piwo? Powiem tak, to zależy od dwóch rzeczy. Po pierwsze, od sędziów. Czyli można trafić na taki skład sędziowski, który powie, że o nie, 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 to jest niezgodne ze stylem, to absolutnie. I powiem tak, ja trafiałem na konkursach nawet tych takich poważnych, komercyjnych, jak WBC czy EBS i na takich, i na takich. Jedni mówili, że o, to niedopuszczalne, o, no, nine, nine. A inni z kolei mówili, że no, może to nie jest ten, ale słuchajcie, nowa fala, nowe podejście i tak dalej, nie możemy przecież kogoś odwalać za same chmiele i tak dalej, więc wszystko zależy od tego, na jaki trafisz sędziów. W konkursie piw domowych druga sprawa to jest, wszystko zależy, jaka jest konkurencja w tym konkursie. Jeżeli pozostałe piwa będą mocno wadliwe, a twoje będzie wezwat, ale z chmielem nowozelandzkim, to może wygrać. Natomiast jeżeli będzie pełno piw chmielem czeskim na przykład, ty będziesz miał jeden z nowozelandzkim, no to teraz mówię, to już zależy od sędziów. Jeden pomyśli, że to fajnie, bo się wyróżniłeś, inny powie, że jest nie w stylu. Pes. Tomku, czy kupiłeś kiedyś jakieś piwo tylko dla kapsla, wiedząc, że nie będzie ci smakowało? Dla kapsla nie, ale kupiłem piwo z myślą, żeby je spróbować, albo żeby spróbować piwo z danego browaru, czy z danego kraju. Czyli wiedziałem, że szału nie będzie, no ale chciałem mieć po prostu browar odhaczony, więc kupiłem to piwo. Natomiast tak, o, żeby dla kapsla, no może jedno piwo kojarzę, jedno piwo kojarzę chyba, które piłem, kupiłem dla kapsla. Gdzie ten kapsel? Tam był taki ratusz jakby. Oto. To było piwo z Sulimaru, z Piotrkowa. I wiedziałem, że lager jakiś tam nie będzie szału, ale chciałem je spróbować. Wtedy jeszcze próbowałem wszystkiego, co można dostać. Emil. Cześć Tomku, naszła mnie myśl, żeby otworzyć w moim mieście specjalistyczny sklep z piwem. Miasto spore, ponad 400 tysięcy mieszkańców, a sklepów z piwem jak na lekarstwo i na dodatek w większości kiepsko zaopatrzone i mało estetyczne. Interesuje mnie, jaki byłby orientacyjnie koszt założenia takiego sklepu. Na początek może bez takich fajerwerków jak Brudok i Mikaler.
I po taką radę zapraszam na konsultacje prywatne, oczywiście za opłatą, na przykład poprzez Skype'a. Tak szybko powiem, że generalnie sklep piwny to nie jest miód, to nie jest lekki kawałek chleba, to nie jest, łatwy biznes. Kokosów się nie spodziewać, ale oczywiście no, funkcjonują sklepy i jakoś tam sobie radzą, ale mówię, no nie nastawiałbym się na Twoim miejscu na to, że to jest biznes życia, ale szczegóły zapraszam, wystawiam faktury VAT. Doktor Gorasul, w czasach gdy pankowałeś, to zdarzało się Tobie wypijać jabola? Znaczy tak, dwie rzeczy. Po pierwsze, ja nie byłem takim pankowcem załogantem, który po prostu znał się ze wszystkimi pankowcami, prawda, z Obornik i ze wszystkimi z Wrocławia i w ogóle chodziliśmy i piliśmy jabole w bramach. Ja byłem bardziej taki Lone Ranger, sobie czytałem tam Mać Pariatkę i te inne, inną bibułę. I oczywiście jabole to była jakby inna sprawa, znaczy jabole się piło, ale to się piło nie dlatego, że byłem pankowcem, tylko dlatego, że byłem w liceum, czy byliśmy na wakacjach po liceum, nie było kasy, więc jakby w swoim towarzystwie licealistów piliśmy jabole, bo były tanie. Tanie wina, jak wiadomo, są dobre, bo są dobre i tanie. Kuski pyta, czy używasz specjalistycznych programów lub stron internetowych do tworzenia receptur? W tej chwili nie, natomiast w ogóle używałem. Czasami korzystam z Promasha, bo tam są bardzo fajne kalkulatory, na przykład do rozcieńczenia, ile dolać wody, żeby uzyskać dany ekstrakt. Korzystałem z Kubru, to był taki na Linuxa. Korzystałem ze strony Beer Tools, korzystałem ze strony Hopville, który teraz to jest Brutout. I chyba na tę chwilę, jakbym nie odczuwał potrzebę skorzystania, to bym skorzystał z Brutout. Sylask, wracając do HGB, High Gravity Brewing, czyli to jest jedną z przyczyn, że zniknęła informacja o ekstrakcie, bo musieliby jakoś to szacować, ale z drugiej strony wskazywałoby na to, że takie ożywca Heinekena ważą bez HGB, bo ekstrakt podają. Pytanie, czy dobrze kombinuję? Kompletnie źle kombinujesz. To są dwie różne rzeczy. Ekstrakt jest tym, co browar musi podać jak najbardziej dokładnie do drugiego miejsca po przecinku. Dlaczego? Dlatego, że od ekstraktu w Polsce się płaci akcyzę. Więc w Polsce akcyzę płaci się od tego, ile brzeczka nastawna ma przed fermentacją. Wobec czego, tak jak powiedziałem, ty możesz sobie ważyć w różny sposób. Możesz sobie ważyć normalnie, możesz ewentualnie gotować dłużej, żeby odparować, żeby zatężyć brzeczkę, możesz sobie robić HGB i dopiero przy rozlewie, ale to musisz mieć skład podatkowy, bo na przykład w browarze takim jak Widawa jest przedpłata i tam się płaci od brzeczki przed fermentacją ekstraktu. To znaczy, ustalmy coś. Jest sobie piwo HGB. Ono ma mieć 12 stopni plato, ale jest ważona 16. Czyli ekstrakt płacisz nie od 16, tylko uwzględniasz już to rozcieńczenie, czyli dodajesz tyle wody, żeby mieć tak jakby 12, chociaż ona nigdy 12 nie była, bo była cały czas 16, potem spadła powiedzmy do tych 5 czy 4 BL plato. Rozcieńczasz ją tak, żeby spadła do na przykład 3, czyli tak jakby odfermentowała 12 do 3 i dopiero od tego płacisz akcyzę. To jest oczywiście, do tego jest potrzebny dosyć precyzyjny browar, więc stosują tę metodę właśnie browary bardzo zaawansowane, czyli koncernowa, ale też na przykład Perła, Amber, no i Namysłów chyba też. Oczywiście to nie znaczy, że muszą ją stosować do wszystkich piw. Nie muszą. Jedne piwa mogą ważyć HGB, drugie nie. Dlaczego nie podają ekstraktu? No bo nie ma takiej potrzeby, nie ma wymogu. Jest wymóg podawania alkoholu. Co ciekawe, alkohol może się wahać. Znaczy, ekstrakt nie może się wahać. Jak jest 12,6 zgłoszone, to ma być 12,6. I kurczę,
No oczywiście jakieś tam minimalne odchylenie jest możliwe, ale to jest 12.601 czy 02, to jest chyba, to obleci. Natomiast, no bo wiadomo, że też przyrządy pomiarowe są różnej czułości jakby używane w browarach, na przykład rzemieślniczych. Natomiast alkohol może się różnić, bo na przykład zatarłeś raz bardziej na słodko, a raz bardziej na wytrawnie, dlatego przy piwach do 5,5% alkohol może się różnić od deklarowanego o pół punktu procentowego, 0,5% plus i minus. Natomiast powyżej 5, czyli na przykład piwo, które ma 6%, może się różnić o 1% w tę i w tę. Dobra. No i pytania z YouTube'a. Kolontaj. Skoro twój kanał jest taki popularny, to może pora pójść za ciosem i zacząć nagrywać odcinki po angielsku, albo przynajmniej dodawać napisy. Napisy na pewno nie, bo jest to głupiego robota. Zresztą niestety za granicą, a już zwłaszcza w Stanach czy w UK, nikt nie będzie czytał żadnych napisów. Tam się nie chodzi na jakieś kino europejskie, żeby czytać jakieś napisy. To jest jakieś chore. Więc nikt nie będzie czytał tego. Po drugie, oglądanie 20 minut filmu, jak ja nawijam, już pomijam, jaka to jest pracochłonność, żeby zrobić do tego napisy, ale nie wierzę, że ktokolwiek by to oglądał. Jak będą to oglądać, będą oglądać na palcach jednej ręki, można policzyć, skórka za wyprawkę się nie opłaca. Natomiast ja mam drugi kanał na YouTubie, BeerGuide.pl, gdzie publikowałem recenzję na przykład po angielsku, ale on nie miał oglądalności. To znaczy, on miał na przykład, film miał 200-300 odsłon, z czego jestem przekonany, że 250 generowali Polacy, którzy chcieli zobaczyć, jak mi ten angielski idzie, czy dalej go kaleczę, czy już trochę mniej. Więc tu jest problem. Aczkolwiek pomyślałem sobie, że prawdopodobnie zrezygnuję z kanału BeerGuide.pl, natomiast zostanie strona BeerGuide.pl i na stronie BeerGuide.pl będę publikował moje anglojęzyczne materiały, ale na przykład w postaci wywiadów. Czyli robię wywiad, wrzucam film po angielsku z polskimi napisami na swój kanał, a materiał ląduje i na blogu polskim, przepraszam, i na angielskim. I to jest moim zdaniem jakaś tam, jakaś szansa na trafienie do tego anglojęzycznego widza, ale nie jest to proste, nie jest to proste. Katlak. Co sądzisz o fermentorach stożkowych? Czy opłaca się tym interesować? A może warto kupić stalowy fermentor z płaskim dnem inox, który można kupić w browamatorze? Można dostać je w iście domowych rozmiarach 30-35 litrów. Jakie są plusy i minusy tych dwóch fermentorów? Znaczy tak, fermentor stożkowy plus ma taki, że możesz łatwo odebrać drożdże. Teoretycznie. Fermentor z kolei inox ma ten plus, że możesz łatwo go wyczyścić. Teoretycznie. Wszystko zależy od... Diabeł tkwi w szczegółach, tak powiem. Widziałem na przykład u Temelko Pampowa bardzo fajny fermentor, chyba 70 czy 90 litrów stożkowy. No, taka miniaturka po prostu z widawy. Oczywiście nawet chyba miał płaszcz. Co prawda taki samoróbka trochę, ale miał chyba płaszcz nawet, czyli chłodzenie. Ma to swoje oczywiście plusy, ale ma też minusy. Fermentora stożkowego jeden w drugi nie wsadzisz. Wiadra powkładasz 10 w jedno i nie zajmują miejsca. A więc wszystko zależy, jaki masz browar. Jak masz miejsce na stałe, nie wiem, garaż, piwnicę i wiesz, że tam jest browar i zawsze browar, no to można się w taki sprzęt inwestować. Jak musisz go przesuwać, kombinować, no to pewnie się nie opłaca. Gary851. Jak to jest z tymi piwami eksport? Pusta nazwa, czy one muszą spełniać jakieś kryteria, żeby się nazywać eksport? Nie? Tak jak to z perłą, bo jest, bo od chmielowej dla mnie różni się jedynie aromatem i nazwą. W ogóle eksport to jest często synonim Dortmundera, czyli niemiecki styl piwa Dortmunder. Kiedyś była taka koncepcja, no i taką słyszałem, że Dortmunder to jest tak naprawdę pils na twardej wodzie. No to nie do końca jest prawda, ale jakieś ziarno prawdy w tym jest. Z drugiej strony chodziło o to, że to było piwo bardziej słodowe i mocniejsze po prostu. Czyli ono jest trochę mocniejsze z trochę mniejszą goryczką. Ale w przypadku polskich piw dopisek eksport nie znaczy kompletnie nic. To nie jest żadne odwołanie do Dortmundera, do niczego. Do żadnego export legala. To jest po prostu napis, który ma się kojarzyć dobrze, wiecie. Import, export, joint venture i tak dalej. Taka pozostałość jeszcze lat 90. To lipa jest.
Mikołaj Szczep. Czy można dostać gdzieś koszulki z browaru Widawa, na przykład Szarborsku, czy planujecie stworzyć własne teku, jak na przykład Doktor Bru? Koszulek z Szarka na razie nie ma, bo się skończyły. Była szansa, że być może będą, bo podobno firma jakby wróciła do żywych, tak, w której robiliśmy te koszulki, a oni mają matrycę, ale się okazuje, że to chyba było przedwczesna radość. Więc jak są koszulki, to są w browarze Widawa. Najlepszym sposobem, jak mówi Wojtek Frączyk, nabycia koszulki jest przyjechanie do browaru Widawa, napicie się piwa, zjedzenie obiadu, zwiedzenie browaru i przy wyjściu kupienie koszulek. W skrajnych wypadkach jest opcja, żeby na przykład koszulkę zamówić listownie. Jeżeli akurat nie będą mieli urwania głowy, no to jest szansa, że takie zamówienie Wam zrealizują. Co do szkła. Nie planujemy teku, no bo trochę już jest oklepane. Natomiast my mamy dwa wzory szkła. Jeden to jest snifter, taki z grubego szkła. Z jednej strony ma nadruk Szarka, z drugiej Borsuka. A drugie to jest Nonik, taki angielski z tym takim wyobleniem. Z jednej strony ma Kuguara, z drugiej Orkę. No i generalnie te szkła są do kupienia też w browarze Widawa, w starej rozlewni. Wysyłkowo nie sprzedajemy, bo to się może potłuc. To jest dobre pytanie. Jimmy Fly. Skąd można wiedzieć, czy jakieś pytanie już nie padło? No, generalnie ja jak czytam, jak nie jestem pewien, to zakładam, że nie padło. Jak wiem, że na pewno padło, to tak mi się wydaje, że padło. Więc no nie ma pewności. Nie ma pewności. Są jakieś pomysły takie księżycowe, żeby robić pytania do każdego odcinka, jakąś listę. Nie będę tego robił. Był jeden z widzów, który się deklarował. Ja go trochę zniechęciłem. Powiedziałem, że po co to robisz, chłopie? Bez sensu robota twoja. No i chyba jakby dał sobie spokój. Może się odezwie w komentarzach. Hipiotrek H. Panie Tomku, czy był Pan kiedyś na chmielakach krasnostawskich, czy wybiera się Pan w tym roku? Chyba 21-24 sierpnia. Raz byłem, impreza spora, piw również wiele, ale nie pamiętam, czy są tam browary rzemieślnicze, czy tylko duże browary. Nie byłem, nie wybieram się. Impreza jest taka nieco festyniarska, bo tak, ona się toczy. Ona się zaczęła jeszcze w latach jakby komunistycznych, o ile się nie mylę, a jak nie, to w 90. To nie jest impreza nowofalowa, tam nie ma raczej, chociaż w zeszłym roku albo dwa lata temu była pinta, no ale generalnie jest to specyficzna impreza. To jest takie połączenie festynu takiego dożynkowego, bo to są dożynki chmielowe de facto, dla okolicznej ludności, z imprezą, takim festiwalem piwnym, ale w takim starym stylu. To nie jest festiwal piwny taki jak Birofilia czy jak FDP we Wrocławiu. No i na koniec 3321 EKIB. A propos ważenia miód zamiast cukru do refermentacji. Chodzi o to, że miód ma właściwości konserwujące, by wydłużyć przydatność piwa niepasteryzowanego. Oj, tu się mylisz. Znaczy, on ma tak samo konserwujące jak cukier. Czyli jak go dodasz 40 BLG, czyli nasłodzisz po prostu na maksa, to owszem, tenże cukier czy tenże miód jest konserwujący. Natomiast i cukier, i miód zostanie tak samo zjedzony przez drożdże. Więc absolutnie nie jest tak, że jak dodasz miodu do piwa, to ono ci zakonserwuje piwo. Jest wprost przeciwnie. Jeżeli to jest piwo domowe, to właśnie drożdże zjedzą ten cukier i jeżeli go dałeś za dużo, to ci zrobią granaty. A co do serii Warze z Kopyrem, to może coś o pasteryzacji. Ale po co ci pasteryzacja w piwowarstwie domowym? Pasteryzacja w piwowarstwie domowym jest po prostu bez sensu totalnie. Refermentacja względnie, jeżeli masz kegi, to po fermentacji force carbonation, czyli takie szybkie nagazowanie piwa pod ciśnieniem. Chodzi o to, żeby mieć piwo klarowne, ale nagazowane. Więc jak chcesz szybko wypić, no to w ten sposób, a jak chcesz mieć długo piwo dobre, no to refermentacja, czyli klasycznie dodajesz cukru, kapsulujesz czy tam kegujesz. Pasteryzacja nie ma tutaj żadnych zalet, żadnych. Aczkolwiek wiem, że ktoś tam robił jakieś próby z tym związane. Kolejne pytanie.
Zorgu. Dzień dobry, skąd pan wie, jak smakuje mokry karton? No, jakbyś mnie zapytał o kwas izowalerianowy, czyli wymiociny, czy tam skarpety, no to mógłbym tutaj się to jakoś, prawda, wiercić, jak ci to wytłumaczyć. No ale przecież, no co, papieru nie jadłeś nigdy w dzieciństwie? No weź sobie namocz karton, będziesz wiedział, no przecież nigdy ci karton nie rozmógł, nie namógł. Wefas UW. Siemka, co sądzisz o piciu przeterminowanego piwa, nawet zwykłej koncernówki? Zaszkodzi czy nie? Piłem raz zwykłego żywca przeterminowanego bodajże o rok czy półtora i smakował mega śliwkowo. Mimo wszystko ciągle żyje, ale czy jakaś szkoda jest możliwa? Generalnie nie. Generalnie z piwem jest tak dobrze, że jeżeli jest szkodliwie zepsute, to raczej jest nie do wypicia, czyli powoduje odruch wymiotny, jest po prostu kwaśne, obrzydliwe w smaku. Najczęściej właśnie koncerniaki będą utlenione, czyli będą miały albo mokry karton, to jest w gorszej wersji, albo w lepszej właśnie nuty śliwkowe, nuty rodzynkowe, czasem miodowe, takie słodkawą mdłe mogą być. Co przy porterach na przykład dodaje ciała i dlatego właśnie portery pijemy przeterminowane. Piłem piwo wielokrotnie, piwo, które miało, było przeterminowane o 2, 3, 6 lat, w przypadku porterów bałtyckich, piłem jednego, który był przeterminowany około 30 lat i jak widać żyje. AMDXZG zadaje pytanie egzystencjalne. Gdzie można zadawać pytania? Otóż od tego odcinka, na który odpowiadam, i od tego następnego można zadawać je i na blogu, i pod filmem na YouTubie. Wcześniej można było zadawać tylko na blogu. Krzyś Mucha. Czemu mówimy o na przykład bułce, że jest pszenna, a piwo już jest pszeniczne? Myślę, że to dlatego, że bułka powstaje z mąki pszennej, a piwo ze słodu pszenicznego. Oczywiście te nazwy są jakby wynikają z siebie, tak? Czyli nie wiem, co było najpierw, czy słód pszeniczny, czy piwo pszeniczne, które jest zrobione ze słodu pszenicznego. Obstawiam, że być może właśnie po to, żeby się nie myliło. Spotkałem się ze 2-3 razy może, że ktoś nazwał piwo pszennym i to nie jest wielki błąd. To nie jest wielki błąd, natomiast jakoś tak, no, wiecie, pszenne to się nam kojarzy właśnie z czymś z mąki, czyli ciasto, bułka, więc to nam z piwem nie gra, więc żeby to odróżnić, ja to tak rozumiem, stosuje się ten pszeniczny przymiotnik. No i to już jest uzus, więc tutaj nie ma co z nim walczyć. Więc piwo zawsze pszeniczne, bułka pszenna. Dlatego, że bułka jest z mąki pszennej, a piwo ze słodu pszenicznego. Co było do okazania. I to by było wszystko w temacie pytań z odcinka 43. To był odcinek 44. Możecie zadawać następne pytania. Cześć, do zobaczenia.